Piękny dar. No, ale panie Kobyliński, czas naczynia liturgiczne sprzątnąć. To przecież ja jestem. Co pan? To ja jestem na tym obrazie. Panie Kobyliński, co pan opowiada? Proszę księdza, ja jestem w stanie udowodnić. Niech ksiądz tutaj zaczeka. Proszę księdza. No jest pan nareszcie. To ja, 37 lat temu. No rzeczywiście, uderzające podobieństwo. To nie podobieństwo, to jestem ja. No ale jak to możliwe? Ja w młodości pozowałem studentom na akademii. Panie Kobyliński, no aż tak wiekowy to pan nie jest. To jest obraz pędzla XIX-wiecznego mistrza. Pan Lenart kupił go do naszego kościoła wraz z certyfikatem. Nie wiem, jak to możliwe, ale to jestem ja. Pamiętam, nawet pozowałem w takiej pozycji. Nic pan nie myli? Jak Boga kocham, nie. No to znaczy, na pewno nie. Osobliwe. Nic. Trzeba będzie to jakoś wyjaśnić. Zdumiony przez księdza przedsiębiorca, który ofiarował parafii obraz, postanowił kolejnego dnia wyjaśnić w lombardzie wątpliwości co do jego pochodzenia. No i coś pan najlepszego narobił? Ja? No, sprzedał mi pan fałszywy obraz. Jak to fałszywy? A fałszywy, mam dowody. Spokojnie, przecież są certyfikaty, tak? No właśnie. A kto na nim jest? No... Sam pan powiedział, że święty Sebastian. Który stoi tu, w waszym lombardzie, z krwi i kości. No pokaż pan im te zdjęcie. To jestem ja. Tu i tu na tym obrazie. Proszę pana... No rzeczywiście, skóra jak zdjęta. Proszę pana, przecież na pierwszy rzut oka widzę, że to jest stary obraz. No i jest jeszcze podpis, Sobański, jak wół. Wy mi tu oczu nie mydlcie, dobrze? Od razu widać, że to jakiś szachermacher. Jeszcze przez was się wstydu przed księdzem najadłem. Przesadzę pan. A nie, ja jestem poważnym człowiekiem. Nie dam się na pośmiewisko wystawić, dobrze? Tak? I co pan zrobi? A wezwę policję. Dobrze, spokojnie, to faktycznie trzeba wszystko wyjaśnić. Ja zadzwonię po ojca i na pewno zaraz się dogadam. A, teraz nagle znalazł czas, tak? No, jest bardzo zajęty, ale może wezwie eksperta i niech on się wypowie. Proszę pana, jeżeli ten obraz jest prawdziwy, no to nie ma podstaw do zwrotu pieniędzy. Mówię panu, że nie jest prawdziwy. A, to się jeszcze okaże. Ja nie odpuszczę, wydałem na niego kupę forsy. Ale wszystko sprawdzimy. No. A policja sprawdzi. Nie potrzeba, zrobimy własne śledztwo. Ja pana na pewno nie oszukam. Pożyjemy, zobaczymy. Zaraz zadzwonię, gdzie trzeba. O, Władziu, no jesteś. No gdzieś ty był? No dobrze, dobrze. Władziu, potrzebna jest pilna ekspertyza. Obraz. Co? Sobański. Na wczoraj, Władziu, na wczoraj, no. Dawaj tutaj szybko do mnie. No to czekamy. Cześć, pa. Zaraz przyjedzie. Pan myśli, że ja mam czas, żeby tutaj wyczekiwać? No to proszę pana, to tylko kilka minut, no. A poza tym, pan miał do mnie jakiś interes? Ja nie wiem, czy chcę mieć jakiś interes z pańskim lombardem, który oszukuje ludzi. Proszę pana, co pan gada? Jak na razie, to jeszcze pana nikt nie oszukał. A jeżeli to jest autentyk, no i całe te podobieństwo to jeden zbieg okoliczności, taki cud, na przykład, to co? Na pewno nie. Na pewno nie, to proszę pana, Napoleon nie żyje. Panie, ja w cuda nie wierzę. No, jestem biznesmenem, a dziwię się panu, że pan w pańskim interesie wierzy w cud. Fabatek, no nareszcie jesteś, no. Jak cię potrzeba, to nigdy cię nie ma, no. Tak, no, trzeba pozwonić po Kaweckiego. Zawsze do niego pierwszego dzwonisz. No i co ty mówisz? No, najważniejsze, że jesteś, no. Władek, zobacz ten obraz. Ten pan go kupił. Obejrzyj, no. Już kupił? Tak. Powiedzieli, że to autentyk, no. No. Zobaczymy, co my tu mamy. Sobański. Piękna rzecz. Bardzo wartościowa. Ty, panie, jak wartościowa? Jak autentyczna? No mamy wątpliwości, nie? Pan tak mówi, no. Deska jest stara. W
Farby wyglądają na naturalne, sygnatura, styl Sobańskiego. Wszystko się zgadza. Badzioła, a ten certyfikat zobacz. Wystawiony w desie też wygląda na autentyczny. Tak? No to dobra, popatrz pan teraz na to. Proszę bardzo. Proszę pana, to jestem ja. W czasach, jak pozowałem na Akademii. Rzeczywiście, podobieństwo uderzające. Zdumiewające zbieg okoliczności. A jeśli to nie jest zbieg okoliczności? Tylko co, podróbka? O. Teoretycznie możliwe. Styl Sobańskiego nie był trudny do podrobienia. Wygląda na to, że postać na zdjęciu i obrazie to ta sama osoba. Tak, na pewno ta sama. To jestem ja. Ja, Kaziu, nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Tutaj potrzebne są specjalistyczne badania. Radzę wezwać policję. No masz, jeszcze tego brakowało, no. Tak, dogadałem się z tym Lombardem i zwrócili mi pieniądze. Całość? O nie, oczywiście, że nie. Za obraz musiałem zapłacić, ale tyle, ile jest wart. No dobrze. W sumie nieważne, kto malował. Święty to święty. Otóż to. A zaoszczędzone pieniądze przekażę na remont rynien w kościele. No to praktyczniejsze, prawda, proszę księdza? Ależ otóż to, otóż to. Bóg zapłać za hojność, panie Lernat. A pan, panie Kobyliński, zostanie tu już na wieki. Amen.